Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesiek Hakai zaprasza was do Gwintusia. Zagramy sobie dziś Pobudzeniem. Zapraszam do krótkiego omówienia talii, następnie przejdziemy do trzech gier rankingowych. Pobudzenie na rozkazie wzmacniamy jednostki 4 w swojej ręce o 1, ładunki 3. Przeklęty zwój do wyciągnięcia czegoś ze swojej talii i przenosimy kartę z ręki na spód talii, jeżeli zaczynamy rozgrywkę. Dana Medbach. W pierwszej formie jest najlepsza, na koniec tury wzmacniamy wszystkie jednostki nieneutralne z ręki o 1 o kategoriach głównych, których nie mamy na stole. Simlas, zagrywamy wszystkie kopie brązowej karty ze swojej talii. Trzeba dbać o to po prostu, żeby były dwa egzemplarze w talii właśnie karty, której chcemy. Itlin, rozmieszczenie, wzmacniamy nieneutralną jednostkę w swojej ręce o 4. Aglais, na koniec tury podwajamy wszystkie wzmocnienia wpływające na tę kartę. I jeżeli będzie miała do 12 siły na przykład, będzie wzmocniona, czyli o 8, wzmacnia się ponownie na rozmieszczeniu o 8. Zewlasu, zagrywamy nieneutralną jednostkę ze swojej talii i wzmacniamy ją o 1. Sheldon Shax, bliskie starcie, zadajemy wrogiej jednostce obrażenia równe wzmocnieniu Sheldona. Czyli jeżeli będzie miał załóżmy też 12 punktów siły, to zadaje 6 punktów obrażeń. Torque, ta karta zaczyna w ręce, za każdym razem gdy zostaje wzmocniony, wzmacnia losową kartę o tyle samo. Opętany dało pod grad kamieni. Dunka, na bliskim starciu zadajemy wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń. Jeśli nie użyjemy rozkazu, wzmacniamy w swoim ręku jednostkę nieneutralną o 1. Co turę. Ida, na bliskim starciu oczyszczamy jednostkę. Na dalekim zasięgu, jeżeli nie mamy co oczyścić, możemy nadać sojuszniczej jednostce status witalności na czas 3 tur. Ciaran, blokada i przeniesienie jednostki do drugiego rzędu. Urodzajne żniwa, zagrywamy brązowego elfa z Koyatel. I wybieramy tak naprawdę jednostkę skrajnie lewą. Jeżeli wybierzemy, wzmacniamy skrajnie lewą w ręce o 2. Skrajnie prawą, wzmacniamy skrajnie prawą o 2. Jeżeli w środku, losową jednostkę wzmacniamy w ręce o 2. Wyrocznia, wzmacniamy jednostkę z ręki, która nie została jeszcze wzmocniona, o liczbę wzmocnionych już jednostek znajdujących się w naszej ręce. Havekar, na koniec tury, na bliskim starciu, wzmacnia losową jednostkę w swojej ręce o 1. Grad kamieni, już mówiłem, wronie oko, oczyszczamy jednostkę i wzmacniamy ją o 4. Zarodniki, resetujemy siłę jednostki w dwóch egzemplarzach, żeby Simlas właśnie miał drugą opcję do wyciągnięcia takich kart. Strzelczyni z Dolblatana, zadajemy wrogiej jednostce 1 punkt obrażeń za każdy rząd oddzielający ją od tej karty. Obserwator Doliny, dajemy wrogiej jednostce krwawienie równej wzmocnieniu tej karty. Następnie przy więzi drugi zadaje obrażenia równe wzmocnieniu siły. Awekarskie wsparcie, wzmacniamy sojuszniczą jednostkę na ręce o 1, a jeśli już jednostka została wzmocniona, oczywiście do Torkiego, to jest pod Torkiego. Zamiast tego wzmacniamy ją o 3. Także tak wygląda deck, zapowiada się naprawdę mocno, zapraszam was do gier rankingowych. Mamy pierwszego gracza, znowu niestety puściłem to bez muzyki, Holender jasny. Ja to jednak z tą pamięcią faktycznie coś mam nie tak. Zagramy tak, Dane Medbach. Bo zanim tak naprawdę przeciwnik... zanim on zrobi... Chwila, czy ja chcę coś dać? Na spód? No Aglais bym wolał już mieć. Zanim on zrobi z tego cyklopa na przykład jakieś punkty, żeby nam zbić... Żeby nam zbić Dane Medbach, to ile to mu zajmie? Myślę, że z Zewulasu poleci sobie ta Elfia Prorokini. Ale ile jednostek nam się nie będzie wzmacniać? Raz. Dwa. Za dużo. Może opętany, żeby mu to zniszczyć. Nie wiem, co to jest jeszcze. Żeby Dana Medbach zrobiła naprawdę więcej, dużo więcej punktów. Wiadomo, Torkę wzmocni później jednostkę jakąś o 7.
Ale nie jest to najgorsze. Dobra. Ze w lasu. Wyrocznie. Nie boisz się? O 6 sorki. I bardzo dobrze poleciało wzmocnienie. Storkę. Wzmocniło to nam Aglais. Przeciwnik jakoś dziwnie tutaj gra. Dobrze, my sobie zagramy Havekara. Nie ma szmalu, nie ma towaru. I zazwyczaj podejrzewam, że przeciwnik spasuje teraz. No właśnie. Ciekawe, co to jest. Czy to jest potęga? Wygląda coś na Królową Nocy. Znaczy Królową Kikimor. Jeżeli będzie grał tutaj, jak się to mówi, Króla Chruma, to ja mam oczyszczenie. Sheldon Shax jest spoko. A jak ci mój grosz śmierdzi, to cały psa... Bardzo ładnie, ale nam torkę wzmacnia, karty fajne. Teraz wzmocnił nam torkę Obserwatora Doliny. Okej, mamy Defendera u przeciwnika. Ja mógłbym, wiadomo, polecieć tutaj Idę. Ale myślę, że nie ma to jakiegoś większego sensu. On i tak, jeżeli by chciał, to może sobie tego Króla Chruma tak naprawdę... No może sobie tego Króla Chruma zagrać, bo do 7 kart może zjechać. Ja mam ewentualnie Ciaran. Zagram sobie tak, bo to mi jest niepotrzebne. Zobaczymy, co przeciwnik rzuci. Syrenę? No dobra, ja to pasuję w takim razie. Żeby mieć last say. Ostatnie słowo. Dwa ładunki lidera. I zobaczymy, co tam przeciwnik gra. Czy to jest jakiś Dagon? Czy co to jest? Mamy fajnie wzmocnioną Aglais. Ona oczywiście poleci na sam koniec. Wymienimy zarodniki. I ręka myślę, że jest idealna. Wiadomo, że Dunka byłaby dobra. Ale wszystkiego mieć nie można. Mamy dwa razy w razie czego zarodniki albo dwa razy urodzajne żniwa. To już w zależności od nas. Bardzo dobrze się ułożyła ta gra. Przynajmniej dotychczas. Szkoda, że nie ma muzyczki. Kurczę, ja nie lubię grać bez muzyczki. Muzyczka musi być. Chyba, że na razie puścimy tą inną. Oj. Źle, że naprzód zagrał. Chyba, że coś ma naprzód. Zaraz wracam. I jestem. Zagramy sobie drugiego Havekara, myślę. Król Złoty. Dagon. Dobrze więc. Zagramy tak. My mamy Ciaran na Dagona w razie czego. I tak sobie właśnie zastosuję. Jakbym nie słyszał. Przyznać się, który to? Jasny gwint. Dobrze, zablokujemy sobie w takim razie tą królową. Aglais 22, ona będzie wszechpotężna. Bardzo mi się to podoba. Nawet nie wiem, czy Simlas nie poleci w zarodniki. Jasny gwint. To będzie naprawdę batalia do samego końca. Od razu wam to mówię. On może mieć tam jeszcze wodnicę, która aktywuje. Będzie miał zaraz 5 Dagonów i... I będziemy zmieniać pieluszkę.
Dobra, zagramy tak. Strzygniemy to tu, teraz. Wyciągaj broń. Wyciągaj broń. Fajnie, że dwaj HWK-rzy nam działają. To jest całkiem, no właśnie, jest wodnica, tak jak mówiłem. Pochlastane to jest trochę. Ile nam tutaj brakuje na nim? Dosłownie jeden. Przecież ja nie będę chyba zagrywał urodzajnych żniw, bo... Chociaż... Tutaj mam... Zobaczcie, zarodniki za 19 punktów już na pierwszej karcie. Więc chyba więcej nam zrobią zarodniki. Dobra, najpierw Sheldon, niech będzie w jednego Dagona. Może go wzmocni jednym ładunkiem lidera? O, już mamy odpowiedź na drugiego. Bo jakbyśmy mieli 11, by go wzmocnił jednym ładunkiem, to po prostu byśmy tą siódemkę sobie rozwalili u przeciwnika. Stwórz burzę w przeciwnym rzędzie. Jeszcze pożałujecie całej tej pogardy, którą tak chętnie nam okazujecie. Okej, 69 do 62. Ale tu się zapowiada naprawdę solidny mecz. I tak przeciwnik jest w stanie wykręcić jeszcze naprawdę z drugie tyle, ile ma teraz. Jestem praktycznie tego pewien. No właśnie. Zarodniki powinny iść, można powiedzieć, na lasce. Może powinienem zagrać Itlin i liczyć na to, że... Ale z drugiej strony... Może teraz ten Steamlas już i tyle. Niech będzie teraz Steamlas. Co ma być, to będzie. Nie jesteś moją córką. Tutaj mamy 19 punktów z jednych zarodników. Za kartę 4 werbunkową to już jest dobrze. No i tutaj 5. Tutaj mamy najwięcej. Także 64-50. Jest Kuchta. Oto nadchodzi wiek miecza. 32 Aglais. To jest jedna z moich naprawdę ulubionych kart. Mam nadzieję, że nie jest za głośna ta muzyka. Wracam zaraz. I znów jestem. Dobrze. Torkę więc. I Lavandrel! Nie tak się umawialiśmy! Nie tak! No właśnie, nie tak. 77-92, 15 punktów przewagi na naszą rzecz, ale zobaczymy, co tam jest. Oszlusk? To jest słabe chyba zagranie, ale zależy mu na nim. Co on tam jeszcze ma? No i Aglais. Pozna jej potęgę Brokilonu. Dokładnie. Nie ruszaj się, jeszcze nie doszedłem do siebie. Jasny gwint. Nasze córki radzą sobie lepiej niż ty. 68 punktów Aglais. Ma do zrobienia ponad 60 punktów. Ło, za późno. Co ty, człowieniu? 50 punktów przewagi, bardzo ładnie. Zapraszam was do następnej gierki. Mamy następnego gracza. Niepohamowany głód kontra pobudzenie. Czemu miałbym ci pomóc? Tylko nie królowa krabopająków, proszę. No, ale to jest. Nie lubię bardzo tej karty. No ale cóż, mamy tak, to mamy tak. Szkoda, że nie ma dany Medbach.
By nam Aglaj wzrastała fajnie. Bardzo szkoda. Niby mogę wyciągnąć z Simlasem, ale to jest bez sensu zagranie trochę. Dagon. No właśnie, znowu gramy prawie na to samo. Tylko z innym liderem i tym podobne. Nie mamy też Ciaran. Szkoda. Słabo, że tak jest. Nawet bym powiedział bardzo słabo. Zagramy więc tak. Torkiego. Co ja nie wzmocniłem Simlasa? Błąd. Nie zauważyłem. Kuchta, wiadomo. Dobrze, że przeciwnik zaczynał, bo on narobi naprawdę niezłego tempa. Zobaczcie, co on tutaj robi. Skoro nadal możesz chodzić, tośmy jeszcze nie skończyli. Żałujesz, że cię matka zrodziła. Pięknie, że w Aglaj. Znowu mi się to podoba. My rzucimy sobie jeszcze jedną kartę i myślę, że będziemy powoli pasować. Ale on będzie nas cisnął na 2-0, tym bardziej z takimi kartami na cmentarzu, między innymi Sukkuby. Dobrze, więc gramy sobie tak. No jeżeli przeciwnik spasuje, to wiadomo, mamy pewne ciężarki, ale... Wielka ropucha. Carry over ma naprawdę znakomity. Bardzo dobrze sobie wykminił to przeciwnik, no ale my będziemy się bronić. Potrzebujemy HWK-ów i Dunkę między innymi, albo przynajmniej dwie takie karty, żeby po prostu robiło nam to jakieś punkty dla nas. No albo dane Medbach też. Jest Dana, jest Havekar. Myślę, że tego obserwatora bym powinienem wymienić, ale opętany Dao jest i nie chciałbym się zaciągnąć gradem z kamieni. To znaczy gradem kamieni. Ale może zaryzykować? Ryzyko się opłaciło tym razem. Mamy czym się bronić. Zagramy sobie dane. Jeżeli poleci królowa krabopająków, ja sobie spokojnie myślę, że... O. Bo na to grać blokadę, to myślę, że bez sensu. Lepiej chyba jest na królową krabopająków. Tak mi się wydaje. Dobrze, zagramy więc w ten sposób. Pięknie, że w Torkiego, bo zobaczcie, no mamy jednak 7 kart, które... Jasny gwint. Dobrze, HWK-arskie wsparcie. A jak ci mój grosz śmierdzi, to cały psa podoro. Znowu w Aglais? Bardzo ładnie, mi tam to odpowiada. No mam szczęście dzisiaj na tą Aglais, trzeba przyznać. Ale czy to wystarczy? Kurczę, no może powinienem zablokować tego Detlafa? Może drugą Dunkę wyciągnąć, żeby nam coś robiło punkty? Myślę, że Dunkę. To znaczy drugą Dunkę. Dunkę po prostu. Ona ma fajny tekst. Poziomki zbierasz? A strzały w łeb to zebrać nie chcesz? Ja uwielbiam teksty gwintowe.
Zagramy tak. Myślę, że chyba lepiej w urodzajne żniwa polecieć, ale właściwie zarodniki to też jest sporo punktów. Jasny bit. Jasny gwin, naprawdę jest ciężko. Dobra, zagramy Simlasa. Czy jeszcze czekać? Tu jest 8 punktów, tu jest 14, tak? Mhm. To jest 22, będzie miał 44, a my 29. Bardzo mało w sumie. Masz ponad 200 lat, a zachowujesz się na nie więcej niż 100. No ale chyba tak muszę zagrać. Jeżeli trzeba będzie, ja sobie będę musiał rzucić Aglais, ale Sheldon 39 do 40 będzie, nie przebija nam, chyba że użyje Dunka, jeżeli przeciwnik spasuje. Myślę, że teraz chyba Sheldon, albo może Itlin. Tutaj mamy 8 punktów obrażeń. No, mamy naprawdę mocną już tą rękę. On nam chce wyciągnąć ją. Założę się. Umówmy się, ten deck naprawdę jest mocny. Erondite na 12. Zaraz będzie na jeszcze więcej. 8 punktów obrażeń. Może Dagona mu zniszczyć po prostu. Okej. Ja sobie oczywiście Torkiego rzucę, bo Aglais wzmocni się o 12, czyli będzie miała 28. To lepiej wykorzystać Torkiego i tym samym Dunki nie wykorzystywać. Żeby Aglais była jeszcze wyższa. Gorzej jak ma odpowiedź na naszą Aglais. Wtedy mamy lipę, bo nie mamy Last Seiya. My tutaj próbujemy zawsze mieć tego Last Seiya, ale nie zawsze się da. Urodzajne są nawet całkiem. Jest sukub. Dosyć późno. Jestem tylko seksownym trybikiem tej pieprzonej maszynie zwanej życiem. Ale daje mu fajne punkty, bo już ma 14. Nie mam brudnych myśli, po prostu diabelę dobrą wyobraźnię. My musimy już patrzeć pod jak największą ilość punktów. Tak jak mówię, jeżeli przeciwnik ma odpowiedź na Aglais, przegraliśmy 100%. Jego Erondide już ma, no właśnie, 15. No, Sirocco wydał, to jest plus. Raczej nie sądzę, żeby grał zakazany rytuał, jeżeli gra tutaj takie jednostki jak Keirana i tym podobne rzeczy. Cwaniak. Cwaniak właściwie robi 5 punktów. Dragoni Wrychet robi najwięcej, bo 6. Naprzód, Wrychet! No, Aglais jest na ładnych rozmiarach. Wzmocni się o 17, czyli będzie miała 38. Spokojnie, kochanie, pomogę ci się rozluźnić. Nie ruszaj się. Jeszcze nie doszedłem do siebie. Aj, 7 punktów tylko. W sumie mało musi zrobić. I zrobił to.
O 3? O 2? O 4. No ale była to dobra rozgrywka, pomimo przegranej. Myślę, że całkiem. Lucius, zapraszam was do ostatniej batalii. I mamy ostatniego gracza. Szturm kontra pobudzenie. Żadnych negocjacji. No wiadomo, HWKarzy w niebezpieczeństwie, nasze właśnie punkty w postaci właśnie wzmocnień na ręce są w niebezpieczeństwie. Jest dana. Może opętanego by trzeba było sobie wziąć później. Myślę, że HWKarskie wsparcie jedno poleci na sam dół. Jest dobrze. Raz chociaż sobie tą danę wzmocnię, ale właśnie przeciwnik ma tam zakazany rytuał. Ona zginie od razu. Średnio mi się to podoba. To znaczy wcale mi się nie podoba. Może zaryzykuję najpierw z HWKarem. Wiadomo, żeby tylko nie wzmocnił Torkiego. Ale z drugiej strony i tak nie mam wyroczni. Toż to okazja, król złoty. Prawie trafił. Rębacz. Jest ładunek lidera u przeciwnika, co ciekawe. Czyżby pod obłąkanego sobie zrobił taki carry over? Może na razie dane zostawić? Ale dobra, chyba nie jednak. Zagramy sobie tak. Weźmiemy sobie... To niech będzie wyrocznia. I HWKarskie wsparcie na spód talii. Dobrze, nie został wzmocniony Torkę. Tak jak widzicie, ja czasem ryzykuję. Czasem ryzyko, wiadomo, się opłaca. Drugi ładunek lidera. To on tam gra Renfri? Ceres? Jestem teraz razem! No fajnie. Widzę twoje zwycięstwo. Sheldona, bardzo ładnie. Czyli przeciwnik może sobie megaskopy zagrywać. Zobaczymy właściwie. Jakiś ciekawy dek się szykuje. Bardzo mi się to podoba, ponieważ jest to coś innego. Co nam wzmacnia już dana? Mamy elf czarodziej, człowiek bandyta i relikt. Krasnoluda żołnierza, driadę i wojownika, czyli te dwie karty. Aglais. I nic więcej. Czyli tylko trzy karty właściwie. No dobra, ja sobie więc zagram HWKarskie wsparcie. Ej, ty tam! Podejdź no tu! Najważniejsze, że mamy dobry carryover. Zobaczcie, Aglais znowu jest, została wzmocniona. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę ciekawy deck przeciwnika. Naprawdę podoba mi się to, że właśnie przeciwnicy wymyślają swoje zestawienia. Jest krach. Myślę, że teraz poleci pas. Wiadomo, na równych kartach, bo na równych. Ale stracił też całkiem dużo. Może grać tam, wiadomo, jakiegoś Gudmunda. Nie mówię, że nie. Dana Medbach zrobiła swoje. Mamy bardzo dobrze nastakowaną rękę i mamy się czym bronić, gdyby przeciwnik nas blidował. A umówmy się, będzie nas blidował.
Zarodniki tu nie będą dobre. Mamy idealną rękę, nie chcę się zaciągnąć jakimiś zarodnikami, gradem kamieni, czy jakimś innym niepotrzebnym badziewiem. Zew lasu. Co my tam mamy z zewu lasu? Ciaran, blokada, Itlin, ewentualnie Havekar. Drake Bondu. Czyżby grał tam Tyra jeszcze też? Co by tutaj zrobić? Fajnie by było go zniszczyć, tego Draiga. Ale Sheldona wiadomo, na to nie poleci. Nie poleci na to Sheldon, bo bez przesady. Może Ciaran powinna polecieć. Bo na Tyra mam odpowiedź w postaci Sheldona w razie czego. Mam złe przeczucia. A ja mam dobre przeczucia co do tej gry na razie. Bo w końcu może nas przeciwnik zaskoczyć czymś fajnym. Za tobą wszędzie, choćby w ogień! Po co mnie wezwałaś? Fajnie wygląda ten efekt oczyszczenia, bardzo mi się on podoba. Jeżeli przeciwnik teraz zagra, ja zagram sobie Dunkę. No chyba, że trzeba by mu coś naprawdę wyeliminować. No to by się przydało wyeliminować. Ale nie daje mu pancerza właśnie ten Drakkar. Poprzez to, że nasze jednostki są na tyle wzmocnione, że nie ma takiej siły po prostu. Drakkar w szturmie jest naprawdę dobry. Sam uwielbiam grać Drakkar. I oczywiście najlepsze zaczęcie w szturmie jest Drakkar. Z zakazanym, znaczy nie z zakazanym rytuałem, tylko z... Hjalmar, ładnie. Holender, z kryształową czaszką. To było dobre zagranie ze strony przeciwnika. Myślę, że poleci sobie teraz Simlas w urodzajne żniwa. Nie jesteś moją córką. Już nie. O. Wziąłem skrajnie lewe, żeby właśnie nie wzmocniło nam nie boisz się? Tej strzelczyni. A powinieneś. Ups. Ale ze mnie gapa. Dobra. Jest całkiem dobrze. Wiadomo, przeciwnik może nas do ostatniej karty wyciągać. Jest krach najprawdopodobniej. Mhm. No to kracha niszczymy Shaxem. Sheldon Shax. Tylko dokończę piwo. Jakby miał tam jeszcze Tyra. Nie wiem, jakby on to tam wmieścił. Jeszcze wiadomo, ma tam coś silnego, założę się. Może mieć pukusję też. Jest Defender. Przymierze stali. To zagramy sobie tego obserwatora. Ewentualnie z jednym ładunkiem lidera. Zostawię sobie jeden ładunek. Nawarcie. Zawsze nawarcie. 7 tur krwawienia. Mówię to oczywiście dla nowych graczy ze względu na to, że był wzmocniony o 7. Sukrus z Arnagadem. Dobra, to ja muszę zagrać Aglais. Bo tam będzie Arnagad. Jestem prawie tego pewien. No właśnie, ale czy na pewno? W sumie mamy dużą przewagę punktową. Więc może nie jest tak źle. Dobra, zagrywam strzelczyni. Oczywiście nie w Defendera. To mu ginie od samego cwaniaka, bo on jest nasycony, że za każdym razem, gdy zagrywamy elfa, zadaje sobie obrażenie, więc no i tak. Czy siak zagramy tak? Myślę, że jest dobrze. Jest naprawdę duża przewaga. Terror. Ja mogę chyba spróbować zrobić nawet Hero Pass. Zobaczcie, to jest 20 punktów.
Ja wiem, że ryzykuję bardzo, bo możemy przez to przegrać. No ale co on tam może mieć? Zakazany nie robi mu tego, jeżeli go gra. Co jeszcze? Tyr nie robi mu tego. Tyr 9, chwila 9. Zjedzie do czwórki, to jest 16, też nie robi mu tego. Czy on mnie bierze pod włos? Dobra, ryzyk fizyk. Pasujemy Hero Pass. Bo on wygrał pierwszą rundę, jeżeli będzie nas przebijał, no to wygrał 2-0. Ale nie sądzę, żeby miał tam kartę, która mu to zrobi. Nie wiem, co tam by musiał mieć naprawdę. Jakbyśmy mieli tutaj 9, to mógłbym się obawiać pożogi. No ale nie ma. Bardzo ładnie, Hero Pass się udał. No i mamy nie dość, że Last Say, to jeszcze zachowaliśmy naprawdę wykwintne karty. Zarodniki są niedobre. Te dwie karty. No dobra, grad kamieni, bo możemy dobrać opętanego Dao, ale nie ma go. Dobrze więc. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście Havekar. Nawet długo ten ładunek mieliśmy, nie? Swoją drogą. Itlin poleci oczywiście w Torkiego. Jest Harald. Dawać, łajzy! Wyśpicie się po śmierci! Żeby ten Torkę jeszcze trochę... Znaczy, żeby Havekar żył jeszcze, to ja sobie go wzmocnię po prostu. I żeby nie dostał oczywiście jednostki... No właśnie. Jednostki między innymi, żeby była ranna. Bardzo ładne punkty w ręce. Myślę, że mamy to i to na spokojnie. Nawet jeżeli przeciwnik gra tam Igni. Ja sobie rzucę Aglais, bo dla mnie to jest zawsze satysfakcjonujące, nawet jeżeli przeciwnik nas nie będzie przebijał. Ale przebija. Pochwalimy go, bo naprawdę fajny deck skonstruował. I podziękujemy. 40 punktów Aglais. Bardzo dobry spektakl. Bardzo fajna talia przeciwnika. Graliśmy na Polaka. Ja często na Polaków... często się zaciągam czymś. I czasem częściej chyba przegrywam na Polaków niż wygrywam. Mi się wydaje. Mariusz Chmarek. Nie wiem, czy dał nam GG, czy nie. No nic. Talia następująco właśnie... jakby to powiedzieć. No myślę, że jest dobra. Co by tu wymienić? Fajnie, że z Simlasa mamy tak naprawdę. Możemy sobie zagrać urodzajne żniwa. Możemy sobie zagrać zarodniki, jeżeli wiemy, że przeciwnik gra jakieś naprawdę wykwintnie wysokie jednostki. Także są dwie opcje i warto o to dbać, żeby wiadomo były w talii. Tak jak widzieliście, grad kamieni to jest następna karta, której nie chcemy się zaciągnąć. Nie zawsze dobieramy tego opętanego Dao. Może by się przydał tutaj jeszcze dekret, no ale byśmy musieli wyrzucić 9 na przykład, także dość sporo. Dzięki wielkie za oglądanie. Link macie w opisie do talii. Trzymajcie się. Cześć.